Siemanko, tutaj Seba i Maty i dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek z Urbexu, z opuszczonego gospodarstwa i jako ciekawostkę dodamy, że tutaj na strychu w tym domu znajduje się ucięta lina z wisielca, który popełnił tutaj samobójstwo. Podobno ktoś kiedyś tutaj popełnił samobójstwo i postanowiliśmy się wybrać tutaj za dnia, żeby przeeksplorować to całe gospodarstwo, zobaczyć tak, co, dokładnie. Gdzie, jak. Podobno ludzie, którzy tutaj mieszkają w okolicy, różne są opowiastki, mówią, że straszy, że tak dalej. No i trochę się cykaliśmy wybrać w nocy, dlatego postanowiliśmy przyjść tu za dnia, no i zobaczymy, jak tutaj to w ogóle wszystko wygląda. Jeżeli będzie w ogóle dużo komentarzy tutaj pod tym filmem, w ogóle powiedzcie, czy chcielibyście, żebyśmy tutaj spędzili noc. Bo mamy taki plan, ale musimy zobaczyć, czy będziecie tego chcieli. Kurde, ale powiem wam, jeśli że tak, to miejsce ogólnie jest takie dość przerażające, upiorne. A możecie je kojarzyć z opuszczonej chaty Wujajima, gdzie nagrywaliśmy filmik, ale dokładnie. Nagrywaliśmy tylko na jednym poziomie, tam wyżej się nie zapuszczaliśmy. No i postanowiliśmy tu wrócić i zrobić taką relację. To trochę odbiega od naszego kontentu, ale to nic. Buziaki dla was i teraz będziecie sami widzami, jak eksplorujemy całe to pomieszczenie po kolei. Widzowie, jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie tutaj. Tu znajduje się jakaś pod tymi paletami stara studnia. Ktoś to przywalił tu paletami. A że jesteśmy w posiadaniu z Sebą magnesu nadymowego, to może być tak, że jeszcze kiedyś tu przyjedziemy i sprawdzimy, co znajduje się na dnie tej studni. Koniecznie w komentarzu, czy chcecie magnet fishing z tej studni już w najbliższym odcinku. Pozdrowienka. A tu znajduje się opuszczona chata, do której będziemy wchodzić po kolei. To jest ta wstępna strych, chata, piwnica, pierwsza chata, i pokoje. Najpierw sprawdzimy. Tam. Nie wiem, jakieś stare tutaj gospodarstwo w ogóle, nie? Budynek grozi zawaleniem, tak więc już jest niebezpiecznie. Zaczynamy bardzo eksplorację od piętra. Tam podobno jest ta lina od ucięta. Ach, skąd ty to wiesz, ktoś ci to mówił, czy co? No to miejscowa legenda tak mówi i zobaczymy, czy to prawda. Może faktycznie jest jeszcze tam ta lina wisielca. Jak chcecie, to rzeczywiście tutaj spędzimy noc, ale my jesteśmy trochę już z sobą. Chodźcie, zobaczymy. Osrani. Póki się, lepiej teraz to nagrać, póki się ściemni, chodźcie. No to zobaczymy, jak to wygląda za dnia wszystko. To są te schody na górę, nie? I tam prawdopodobnie jest ta lina, zobaczymy, czy to prawda. Kurwa, ale to wszystko, zobaczcie ten sufit. To wszystko już naprawdę jest. Trochę niebezpiecznie tu jest. Jestem też ciekaw, co za historię ma ta ucięta tatuetka buzi. Maryjka. Ciekawe, co ona oznacza, czemu ma głowę ucięta, ale dobra, idziemy do góry. Może głowa gdzie jest? Nie wiem, może faktycznie to straszne. Dobra, budynki, idziemy do góry. Te budynki, te pokoje, sorry. Zaczynamy buzi. Weź tam pomału wchodź. Patrz, jakie fajne buteleczki starego typu. Jakichś perfumów albo czego? Jakichś przemysłów. Chodźcie, idziemy zacząć. Wszystko pokazuj, co chodźcie, idziemy zacząć. Czy tutaj na razie nigdzie nie widzę. Jest pełno jakichś butelek porozrzucanych. Jak sobie będziemy znajdywał, to dawaj znać. Jakieś fajne butelki starego typu. Ale nic takiego sensownego nie widzę. Czekajcie. O kurde. To jest! Jest! Zobaczcie to ty. Ej, Mati. Gdzie? Mati, a to jest co to jest w ogóle tej? Dajcie znać w komentarzach. To jest od pocisków? Takie ślady? Bo to jest stary budynek przedwojenny. Tej, wiem co to może być. A ściana płaczu. Nie, jakieś szerszenie albo jakieś owady nie robią sobie w takich tych? Tej Mati, jest ta lina wisząca. Ej, i jest nawet ten znicz. Taka, idę wyżej. Ej, ktoś tu postawił znicz pod tą liną. O kurczę, boję się trochę, ci powiem tam iść. Ej, weź pomału, bo jak to kurde się zawali wszystko. Gdzie jest ta lina? No patrzcie, widzowie. Ej, jest, rzeczywiście jest. Ej. Jest ta lina i w dodatku jeszcze jest znicz, ktoś zostawił. But. Czyli jednak legenda miejscowa się sprawdziła. A co to jest to? Widzowie, to mnie ciekawi, co to jest. Co to za konstrukcja i w ogóle zobaczcie tu. A tu faktycznie może nocą straszyć, skoro był wisielec. Ej, ty sobie wyobrażasz tutaj. Mati, nagraj ten ala piec, nie wiem co to jest. Co? Nagraj, Mati. Czy tutaj. No. I święta lina rzeczywiście. Nie bez powodu ktoś zostawił znicz. I to jest ten strych.
co to jest tej dziury? A jestem w ogóle, co to jest za konstrukcja? Czy to jest jakiś starego typu piec? Nie wiem. No dobra, idziemy do następnych pomieszczeń. Czyli tak, na tym piętrze, tam sobie rozłożymy śpiworki. Albo w piwnicy zaczymy. I tam będziemy sobie nocować. Ale musi być dużo komentarzy. Jak przekroczymy 1000 komentarzy pod tym filmem, to wtedy zostajemy tutaj. Dajcie znać, czy koniecznie chcecie naszej nocki tutaj i czy taki content wam się odpowiada. Może będziemy kolejne pomieszczenia eksplorować, domy. Dobra, idziemy do innych pomieszczeń. Teraz będziemy w tym pomieszczeniu, co nagrywaliśmy, nasz opuszczona chata wuja Jima, razem z tą statuetką. Chodźcie. Mam nadzieję, że pod nami... Jakie stare te tematy. Ej, zobacz, kogoś szczęka w słoiku. Żartujesz. No patrz to. Co ty gadasz? Kogoś szczena. Ja pierdziele, zobaczcie to. Poświeć tu, poświeć. Ej, to są zęby. Czekajcie. A może wezmę do mojej babki, bo ostatnio narzekała, że może jej się zdarzy. Tak. Ej, ale jaja, co? Ej, szczęka. Ja wam powiem, że to jest trochę creepy. Tu zobaczcie, jakie jest starego typu. Co to w ogóle jest? Takie jest lustro zamykane, lustro. Fajne. Zobaczcie, jakie tej bozia. Szczęka. To jest, kurczę, gruby. To nas właśnie ciekawi, czemu ktoś uciął głowę Maryi. Stary piec kaflowy. Mniejszy taki. A tu jest druga Maryjka, patrz. Gdzie? Tu, na dole. A faktycznie. Obróć. I czemu znowu nie ma głowy? Czemu ty ktoś nie ma głowy? Czemu ktoś poucinał znowu głowę? I zresztą też nie ma głowy. Ty. To są wałki jakieś. Znaczy tu. Pamiętacie te pasty? Polenia. Krem do golenia? Ja pamiętam je z dzieciństwa. Ej, zobacz to. Stare gazety. Stare gazety. Starego typu gazety. Za wschodnią granicą Rosja. To. Ej, zobaczcie to, jakiś ten. A nie ma roku? Ej, Peugeot 408. Światowa technologia, światowy 405. Kogo. Już od 287 milionów złotych. Mimo akcyzy. To jeszcze stara. Patrzcie ta, to, jaki kąsek się trafił. Były. A tu jest głowa. Tak. O, tu jest głowa, zobaczcie. Ej, tu jest gazeta. Od tej małej Maryjki. Ej, jest, patrzcie, gazeta. 11 czerwca 1992 rok. 92? 92, no. My jesteśmy 91. Tak. A co tu tak ryje? Zobaczcie. Czekaj, tutaj jakaś chemia stara chyba. Proszki, nie wiem, co to jest. Czekaj. A weź to wyciągniesz, no? Nie. Dasz radę? Nie wyciągam to. Chodźcie, idziemy dalej. A zobaczcie, czemu na tej ścianie są kartki, aby ktoś robił. Czy to specjalnie się tak robiło? To było kiedyś takie ozdobne, czy jakby co? Ktoś się pryskał ten kartkę i sprayem. Czy to było takie ozdobne? Ciekawe. To jest taką ozdobę. Idziemy dalej. Kolejne pomieszczenie. I znowu gazety. A zobaczcie to, czemu to jest takie... Myślałem, że ktoś przyjechał. Jakieś auto gdzieś przejeżdżało niedaleko. Ja zobaczcie, czemu to jest tak wyżarte. Dziwne. Co tam się dzieje? No, worek, jakiś cement. Ale no, ogólnie to wszystko wygląda, jakby miało spaść nam na głowę. No ja się trochę ogólnie boję tutaj chodzić ze względu na ten. Chodź, obejdziemy teraz z drugiej strony. Chodź tu, Łukasz, dalej. Tędy idziemy dookoła. Ja idę dookoła, czekaj. A czemu tu nie idziesz? Ja. O kurczę. Za chwilę tam wrócimy. Do tego pomieszczenia. A Seba? Gdzie tędy? Starego typu, solidne drzwi. Nie ma klamki z tej strony. Nie ma klamki, a tu jest, patrzcie. Jakiś schowek. Nie, to nie zaraz, może coś jest? To jest chyba piec kaflowy, taki, tej, żeby cię pogrzało. Zaraz tu bliżej. To nie jest ta stara taka, ten? Co? Popielnik, nie, lub sfery takie. Mhm. To jest zamknięte, nie? Z tej strony. To było zamknięte, no. Patrzcie, gniazdo, kukułcze. Jaskółcze, a nie kukułcze. Dzwonek.
I teraz sobie pomyśl, Liza, jakbyśmy tu siedzieli na piętrze i w nocy by zadzwonił. No. Jak będzie 1000 komentarzy pod filmem, pod tym filmem, i minimum 300 tysięcy. To zostajemy na noc w tym miejscu. Zobaczcie to. Dobra, chodźcie. Kurwa, się wystraszyłem, a to kot, ej. Ej, wystraszyłem się kota. Widzowie, ja już jestem obsrany, a tutaj kot szedł. O, co to jest za urządzenie, patrzcie. Pewnie, może a wasi może rodzice będą kojarzyć. Tarka tu była może. Nie wiem, ale ciekawe, co to zresztą było. Pełno butelek jakiś. Pasty do podłogi? Mhm. Ale ciekawe to urządzenie mnie. To jest jakieś... Patrzcie, tu jest opuszczona piwnica, po której postaramy się zejść. O kurde. Postaramy się do tam wejść. Do tej piwnicy to ja nie wiem. Spróbujemy. Jeśli Mati nie spenia, to pójdziemy, a jeśli spenia, to nie. To wszystko jest kurde tak niebezpieczne. To... Starego typu taka, jak to się kiedyś mówiło na nie? Nie wiem, już nie pamiętam, ale... Zapomniałem. No i tu też, o, jeszcze żyrandol jest. No jest tu nie za ciekawie, powiem wam szczerze, moi drodzy widzowie. No to jest to pomieszczenie, w którym nakręciliśmy odcinek. Ale wam powiem, że jak wtedy kręciliśmy ten odcinek, to już mieliśmy stracha, nie? Właśnie, ale jaka fajna lampa starego typu taka. Nie, naprawdę, ale to już musi być minimum 1000 komentarzy pod tym filmem, to zostajemy tutaj na noc, nie? Nie jest zbyt ciekawie, prawda? To są te drzwi chyba, gdzie byliśmy z drugiej strony przed chwilą, nie? Tak, to są to zamknięte. Pakujemy się jeszcze do ostatniego pomieszczenia. Nie wiem, ta piwnica... Tam idź Łukasz, w prawo. Nie wiem, tej piwnicy robimy, czy nie? Ja bym zrobił, no jak? Poczekajcie na chwilę, wyłączę tutaj ujęcie i przemyślimy z sobą. To ostatnie pomieszczenie? Znaczy no ostatnie, no. Jeszcze jest ta piwnica, ale to za chwilę chociaż kawałek może zejdziemy. Nic nie ma za bardzo. Co? Nic nie ma? Nic nie ma, no ale pokaż widzą, okay. Żeby widzieli. Tutaj nic. Taka kuchnia chyba, ala. No i teraz Mati, jak nie spenia, to idziemy na dół. Do piwnicy. To co? Kiedyś tam byłem. Poświeć tu. Dalej, pakuj się. No ty pierwszy. Ty. No. Widzowie, kto ma wejść pierwszy? Dobra, no mówią, że ty. No, dobra, pakujemy się na dół. Łukasz pierwszy. Nie, dalej Łukasz. Seba, no dobra, idź Seba. Teraz ja do góry i wszędzie, dalej. No to widzisz, ty się nerwujesz, tak? A co dopiero jak widzowie zadecydują, że mamy tutaj spędzić noc. No dalej Łukasz, pierwszy, ja wszędzie zawsze włażę. Dawaj, no. Mati, dalej. Więc tak, to jest początek tej piwnicy. Zostawiamy ją widzowie, na sam zostawimy koniec. Zostawimy ją na sam koniec. Jest najbardziej straszna. I teraz patrzcie to widzowie, kolejna studnia. Stara. Też do przeeksplorowania magnesem neodymowym. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy chcecie ją zobaczyć. Może akurat coś byśmy widać wodę? Sobie. Jestem ciekawy, kurde, ale szkoda, że dzisiaj nie wzięliśmy magnesu neodymowego. Od razu byśmy tutaj poszukali. Kurde. Tak jest. Nigdy ale nie to wiadomo. Jak chcecie, to też dawajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taką eksplorację tych studzienek magnesem neodymowym. Teraz Mati będzie jako pierwszy wchodził. Dobra, zaraz ja wchodzę. Tutaj mamy opuszczony chlew. Co to jest? Jakiś chlew. No i tutaj właśnie podobno, kurde, ludzie, którzy mieszkają w okolicy, mówili, że tu się, kurde, dziwne rzeczy działy. Że słychać jakieś dziwne dźwięki, jesteśmy ciekawi. A latarkę tam będziemy potrzebować. Gdzie jest w ogóle ta druga latarka? Nie wiem. Masz te koszyki. Stare widły. I masz te widły. No to jakieś trzymali kiedyś tu jakieś te zwierzęta. Ła. Poświeć tu Łukasz. Masz stara miotła. Kości. Jakieś kości. Ale czego? Ale to zwierzęcia jakiegoś. Jakieś zwierzyna. Jakieś zwierzę. Coś tutaj. O kurde. To, ale tego jest dużo. No albo te świnie, które tutaj kiedyś żyły. Zmarły, albo ktoś tu przynosi ciągle.
To są świńskie jakieś chyba te. Albo coś tutaj żyje sobie. Poświeć tu, Łukasz. Co tu jest, jakieś bańki? Poświeć tu. Jakieś bańki. Ale ładne, porobione, tak jak koryta. Mhm. Wszystko wymurowane. Dość w dobrym stanie zachowane. No nic tutaj nie ma, nie? Jakiegoś... Idziemy do tego budynku obok. No i zobaczyć. Dawaj. Pamiętajcie, na końcu zostawiamy piwnicę. Dajcie chociaż jakieś łapki w górę, bo... My z Sebą to już jesteśmy tutaj, op. Patrzcie, starego typu biurko nawet jest zostawione tutaj. Patrzcie, widzicie? Dajcie znać, czy mieliście też w domu takie stare biurka na rozkładane. Trzeba włączyć też flesza w tym. W telefonie. Masz włączony? Jest. Dobra, pomieszczenie obok. Kolejne pomieszczenie. Dwie studnie mamy do zrobienia magnesem neodymowym. No wejdź, no przeciskaj się dalej. Czy do góry jest jakiś strych i stodoła. No dasz radę się przycisnąć? Szału nie ma. Co to jest? Jakieś stare baterie? Tutaj to chyba jakieś zabawki stare były. Jakieś stare, o, kruche z cukrem. Pamiętacie te... Co? Pamiętacie te ciasteczka kruche z cukrem? Ja je pamiętam, moje ulubione. O, zaraz tu. Poczekajcie. A zaraz, ile to jest tych gazet starych. Zobacz, ile masa tych gazet starych. Idziemy. O, tu dawaj, dalej. Chodź, zobacz. Fryzura zmienną jest. Głos. O, jakieś drzwiczka od starej kuchenki. Pamiętacie? Cały miszmasz. Trochę leków. Tu jakieś stare pudełki. Jak się nazywały te? Bezpieczniki. Bezpieczniki. Leciałem w głowę. Zawsze bucik. Jakiś kopciuszek zgubił. O, chyba będziemy musieli szukać w następnym odcinku kopciuszka może. Zobacz. Idziemy na tą stodołę, co? Na stodołę. Tu jest trochę mniej strasznie. Tak, tu jest dosyć przyjemnie. Tu ciężko wejść. Weź Mati. Daj. Nie odsuniemy. Odsuń mi. Dobra, jeszcze zostało ostatnie tutaj pomieszczenie. Nie, tu jeszcze są trzy. Jeszcze są trzy. Ty. O kurde, bo to jest tu. Bardzo duże to gospodarstwo. Tu możemy, już nie będziemy was zanudzać, bo to trochę takie znowu po prostu wysypisko. Ale patrzcie, starego typu waga. Ej, waga. Patrzcie, jaki tej fajny temat. To jest jeszcze dobry temat. Zobaczcie tu. Ale no. Fajna. Ale fajna. Jeszcze pewnie sprawdzę. Teraz pokaż całej okazałości. Fajna waga. Jeszcze brakuje tych obciążników, co? Dokładnie. Może gdzieś byś dobrze poszukał, to byś znalazł. Albo złomiarze rozkradli. To? Co to jest? Nie wiem.
Pamiętasz, jakieś stare te zostały. Kompot. Sprzed 30 lat. Chcecie jakiś kompot? Zresztą, ciekawe co tu jest, nie? Patrz, jaka fajnego typu butelka. Jaka fajna. A weź, weź to otwórz. Patrz, jaka fajna butelka. Też były orężady kiedyś. A zacznę. Otwórz to. Ciekawe co tam jest. Może jakiś smalec, kurde. Smaluszek. Jesteś w stanie to otworzyć? A ty spróbuj, Mati. Butelki. Kineskop stary. Dobra, idziemy dalej. Tej, patrz to Seba. A pod tymi płytami wygląda? No. Co tam jest? To jest piwniczka. Nie wiadomo, co tam jest. Tam jest, kurde, dość daleko. Ej, zobacz, jaki to jest. Zobacz, jak to jest głęboko tam. No. Coś jest, faktycznie. Jakiś borsuk wylecik. Jeszcze jedno pomieszczenie nam zostało z tego budynku. No to już jest zamknięte. No, spróbuj otworzyć. Teraz ty. Nic nie ma. Same drewno. Nic nie ma? Drewno. Drewno, co? No. Dobra, to tutaj nie będziemy nic. Tylko byśmy tylko szybko pokazać, bach. Staraliśmy tutaj stodoły. Idziemy obczaić stodoła. No, tu jednak żule sobie robią imprezy. Myślisz? Najgorsza, ci powiem, najbardziej przerażająca z tego wszystkiego to jest, wiesz co? Co? No, tutaj widać, że jakieś libacje. Panowie sobie robią. Ale najgorsza jest ta chata, ci powiem. Dokładnie. O kurde, Seba. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Tu nagrywam. Idziemy dalej. Dobra, no i postanowiliśmy. Tak jak obiecaliśmy. Kamienie, papier graliśmy. No i Seba. Niestety ja się pierwszy pakuję do piwnicy, tak jak poobiecaliśmy. No to teraz ta piwnica. Zapraszamy. Ale ci powiem, piwnice zawsze są najgorsze we filmach. We filmach wszędzie są najgorsze, dalej. Nie wiem, czy to dobry pomysł, powiem ci szczerze. Dalej, Mati, chodź za mną od razu. Jakby co, to mnie będziesz chwytał za rękę. O kurde. Ej, co duża? Tu jest? Duża? Ogromna. Co ty gadasz? Ale tu jest butelek tej. Czekaj. Same butelki. Z tą kamerą ciężko to. Co tu jest? Kurde, ale butelek. Patrzcie to. Stara to cała butelka od Pepsi i tam taka wielka też. Składowisko, kurde, butelek. Tyle butelek nazbierał. Nie wiem, ale masakra. Rozpoznajecie coś z nich? Stara jeszcze od orężady cytrynowej, grodziska, pamiętacie? Hydrofor. Idź tam w głąb. Tu jakieś... Ej, ale śmierdzi, wiesz co to śmierdzi? Co? W tych butelkach te... Ten środek do odkażania taki kiedyś był. No, ten też... Pamiętacie, widzowie, jak się nazywał? Ten środek do odkażania, gdzie czasami w tych... Patrzcie, beczka jakaś. Czasami w jakichś tych zakładach takich szpitalnych, jakichś tych placówkach, to zawsze odkażanie. Hydrofor. Taki kiedyś tak miałem w domu. Ale ci powiem, tu nockę zrobić, może. Co, w tej piwnicy? No. Nie, to lepiej. To lepiej na tym piętrze. Czemu? Wychodzimy? Ale śmierdzi tym. Dobra, widzowie, jesteśmy już na dworze. W sumie przeeksplorowaliśmy wszystko, co dzisiaj się tutaj dało. No i straszek był, delikatny był. Dawajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy w tym oto budynku spędzili całą noc i zobaczymy razem z wami. Czy coś się w ogóle tutaj będzie działo? Czy coś się będzie działo, czy miejscowe legendy mówią prawdę, że tutaj straszy, zobaczymy. A aha, już... no i oczywiście myślimy właśnie, czy ten następny odcinek nie zrobić
z eksploracji tych studzienek właśnie tym magnesem neodymowym, bo to też jest ciekawa rzecz, nie? Dokładnie. Te studnie to też mają kurde swoje lata, nie? Wiadomo, fajnie by było zobaczyć, co tam na dnie się znajduje, nie? A magnesik robi robotę, nie? Tak więc trzymajcie się, pozdrawiamy. Łapka w górę, wiadomo. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Buziaki. Trzymajcie się. Hej.